O, już gram z panem Igorem. Oj, oj, oj. Pionka chcę zabrać. Pan Igor tutaj nowe teorie stosuje. Trzeba zroszować, nie wolno grać D5. Teraz zagram D5. Będzie remisowa końcówka. Tu odbije na D5 konisią. A to co? To trudno, nie będzie tu ofiary. Tu nie będzie ofiary. A ja zagram C5. Nie daje zablokować. Przecież bronię dwa razy. Jak goniec A6, nie pamiętam, co tu grać po goniec A6. A, goniec B5 mi nie grozi. Zapomniałem, co tu grać. Obronie wieżą. O! Nieelegancko. Minuta w plecy, chyba przegram to. Aj, 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 aj. Oj, 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 oj. Hetmana pod biciem zostawiłem. Aj, 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 aj. Nie widziałem. A nie, 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 nie. Dostałem trzecie życie.
Trzeba odejść. Gdzie? No tu. Minuta w plecy i jakoś. 2, 4, 6. 2, 4. Jakoś i pion. Ajajajaj. No, zobaczymy. Nie dajemy przyjść wieży na D2, a sami pchniemy. I będziemy chcieli ofiarować na E1 lub C1. Gdzie on tu wlazł? Co z tą wieżą? To ona C2. To jest tak zwane podwójne uderzenie. Oj, dziękuję Pani Gorze, ale miałem szczęście.